32 cale, 1440p za 799 zł. Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Silgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. AOC Q3279 na matrycy V, to monitor, o którym będziemy dzisiaj właśnie mówić. Tak się składa, że jakiś już dłuższy czas temu testowałem praktycznie identyczny monitor, ale na matrycy IPS, a AOC postanowił wypuścić zarówno jeden na matrycy IPS, jak i jeden na matrycy V. I ten na matrycy IPS był naprawdę, naprawdę dobry, zważając na jego cenę. Oczywiście miał jakieś minusy, no bo skądś ta cena musi się jednak wziąć. Jak jednak będzie z tym monitorem na matrycy VA? Czy będzie tak samo dobrze? A może jednak klapa? 32 cale, 1440p i zmierzony kontrast, który wynosi piękne 3200:1. To wszystko w połączeniu z niską ceną brzmi na papierze naprawdę dobrze. Jeszcze mamy DisplayPorta, G-Sync. Działa, więc jak to jest z tym monitorem w praktyce i skąd tak niska cena? Zapraszam do oglądania. Wygląd czy jakość wykonania tego monitora to temat, który nie wymaga zbytniego komentarza. Monitor ten wygląda tak bardzo podstawowo, jak jest to tylko możliwe. Ogromne połacie plastiku, lekkie wybrzuszenie na potrzebną elektronikę i porty oraz całkowicie tradycyjne i w miarę grube ramki z przodu. Wykorzystanie błyszczącego plastiku z pewnością nie dodaje elegancji i w tym przypadku wygląda dosyć tanio, a przede wszystkim jest to magnes na kurz i ślady po palcach. Podstawą jest dosłownie tak samo, prościej praktycznie się nie dało. Plastikowe wykończenie mające imitować szczotkowane aluminium i możliwie najprostsza kanciasta konstrukcja. Tego typu wygląd nie wziął się znikąd. Ten monitor ma jedno proste zadanie. W możliwie jak najniższej cenie ma nam zaoferować jak najlepszą matrycę. A skoro chcemy włożyć dobrą matrycę, to na innych rzeczach musimy trochę zaoszczędzić. Jeśli chodzi o porty, to do dyspozycji dostajemy dosłownie wszystko. Audio, VGA, DisplayPort, HDMI oraz DVI-D. Monitor nie posiada również montażu VESA, a sama podstawa, chociaż na zewnątrz plastikowa, to w środku dosyć ciężka, niestety jednak w żadnym wypadku nie daje rady stabilnie trzymać tak dużego wyświetlacza. Tak więc monitor gibie się dosłownie od każdego ruchu biurka, a jedyne na co nam ta podstawa pozwala, to przechylanie monitora w górę i w dół. Na szczęście, pomimo tańszego wykonania, nie znajdziemy tutaj jakichkolwiek ostrych części, a całość jest zaskakująco dobrze spasowana. Monitorów 32-calowych o takiej rozdzielczości w tej cenie po prostu nie ma, więc skoro znamy już bardzo prosty wygląd i jakość wykonania, to zobaczmy zdecydowanie najlepszą część testowanego monitora, która dla wielu osób może przewyższyć jakiekolwiek minusy tego urządzenia. Matryca, bo to właśnie o niej mowa. Pokrycie przestrzeni barwowych, zważając na cenę, jest na bardzo, ale to bardzo dobrym poziomie, zarówno sRGB, Adobe RGB, jak i DCI-P3. Temperatura barwowa na fabrycznych ustawieniach wynosi prawie idealne 6600 kelwinów, a maksymalna jasność to niestety lekka bolączka tego monitora. Tak duże panele zawsze mają problem z nierównomiernością i nie inaczej jest tutaj. W dzisiejszym przypadku w dolnym prawym rogu na maksymalnym podświetleniu widzimy 16% różnicy. Coś, co zdecydowanie zasługuje na wielkie uznanie, to błąd Delta E, który prosto po wyjęciu z pudełka prezentuje nam bardzo dobre i realistycznie oddane barwy. Podsumowując, jeśli patrzymy na cenę tego urządzenia, to właściwości tej matrycy są wręcz fenomenalne. 32 cale i 1440p robi robotę samo w sobie, a to wszystko w połączeniu z dobrym pokryciem, bardzo niskim błędem Delta E i kontrastem zmierzonym na poziomie bagatela 3200:1 daje nam przepiękny obraz i piękną głęboką czerń. To jest właśnie najsilniejszy punkt tego monitora. Jednak trzeba mieć w głowie informację o tym, że nie jest to najjaśniejszy monitor na świecie. Skoro przy matrycy jesteśmy, to od razu przejdźmy do smużenia, czyli porozmawiamy o czasie reakcji, jak i o synchronizacji. Jak się pewnie domyślacie, czas reakcji jest słaby, a co za tym idzie, widoczny jest mocny ghosting. Matryca VA ten ghosting podkreśla jeszcze bardziej w miejscach ciemnych, niekontrastowych. Powiedzmy to sobie wprost, w żadnym wypadku nie jest to monitor do gier bardzo szybkich, dynamicznych, co jest chyba dosyć oczywiste od początku. Bardzo miłym zaskoczeniem była synchronizacja, ponieważ testowany dzisiaj monitor w pełni działa z G-Synkiem. Obraz jest piękny, duży, ostry, a wraz z synchronizacją bardzo płynny bez jakichkolwiek rozdarć. Muszę jednak powiedzieć, że podczas testów zauważyłem dwa razy jakieś dziwne rozdarcia w dolnym lewym rogu, kiedy miałem włączoną synchronizację i musiałem monitor zresetować, żeby wszystko działało bardzo dobrze. Podkreślam jednak, zdarzyło się to dosłownie dwa razy. Wyłączyć monitor, włączyć monitor i nagle wszystko ok. Przy okazji napiszcie mi proszę w komentarzach, czy taki sposób pokazywania wam działania synchronizacji się wam podoba, czy może nie, dajcie proszę znać. W takim razie jak się z tego monitora korzysta na co dzień? Innej odpowiedzi nie mogliście oczekiwać, czyli bardzo, ale to bardzo dobrze. Ogromna przestrzeń robocza na 32-calowym wyświetlaczu z rozdzielczością 1440p na matrycy VA sprawdzi się wręcz fenomenalnie w praktycznie każdym codziennym użytkowaniu. Niezależnie od tego, czy po prostu
prostu chcemy przeglądać internet, oglądać jakiś film, czy też bawić się lekką grafiką bądź montażem filmów. Kontrast tego monitora najbardziej zauważymy właśnie oglądając seriale, filmy czy po prostu YouTube'a. Piękne i bardzo żywe barwy, które on oferuje, doświadczy dosłownie każdy z nas. Pomimo większej nierównomierności w dolnej części monitora i tak korzystało mi się z niego bardzo dobrze, a tej nierównomierności trudno mi się było dopatrzeć. Pod względem matrycy i samych kolorów jest to bardzo dobry poziom. A to, co może nas denerwować w codziennym użytkowaniu i w graniu, to niestety, ale bardzo słabo podstawa. W takim razie przejdźmy do gier. Wszystkie plusy, które wymieniłem poprzednio, są widoczne również w grach. Duża matryca, genialny kontrast, przegenialne i żywe kolory, a to wszystko w połączeniu z dobrą ostrością i rozdzielczością 1440p. Monitor ten działa wręcz fenomenalnie w grach spokojniejszych, gdzie jesteśmy w stanie w pełni cieszyć się oferowanym obrazem. Gracze, którzy lubią klasyczne RPG czy gry strategiczne, dostaną tak ogromne pole robocze, które zdecydowanie jeszcze lepiej pozwoli nam się bawić ulubione tytuły. Granie w chociażby Wiedźmina to również praktycznie same plusy. Świat prezentuje się bardzo żywo, a 32 cale na biurku robią robotę same w sobie. Tego typu gry spokojniejsze czerpią z tego monitora najwięcej, ponieważ to właśnie w tych grach praktycznie nie jesteśmy w stanie doświadczyć jakichkolwiek minusów dzisiejszego wyświetlacza. No właśnie, minusów. Zdecydowanie największym minusami jest widoczne smużenie, jak i gibanie się monitora na każdą stronę. A to jesteśmy w stanie doświadczyć grając w jakiekolwiek gry wymagające szybszych ruchów myszką, czy bardziej emocjonalnego podejścia do danej gry. Gry dynamiczne czy e-sportowe strzelanki to w pewnym sensie pięta Achillesa tego monitora. Jednak osobiście uważam, że jeśli ktoś gra w CSGO 24/7, to nawet na ten monitor nie popatrzy. Co mielibyśmy jednak o tym monitorze nie mówić, to jego ogromnym plusem, jakim jest matryca, potrafi przyćmić jakiekolwiek inne minusy. Jeśli wiemy, że ten monitor idealnie trafi w nasze gusta. Na samym zakończenie menu, które jest dosłownie takie samo jak w wielu monitorach tej marki. Proste i przejrzyste, dające nam kilka najbardziej potrzebnych opcji, jednak wygląda jakby było niezaktualizowane od ostatnich 10 lat. Znajdziemy tam kilka presetów, czy też ważniejszych opcji, takich jak kontrolowanie mocy czerni lub funkcję overdrive, znacząco poprawiającą ghosting, jednak nie oczekujmy nic więcej. Podsumowując, AOC Q3279 na matrycy VA to monitor, który będzie idealnym wyborem dla danej grupy odbiorców. Jeśli szukasz monitora dużego, z odpowiednią rozdzielczością, bardzo dobrą matrycą i głęboką czernią, to gwarantuję Ci, że tym monitorem, zważając na jego cenę, się nie zawiedziesz. Patrząc na cenę tego wyświetlacza, oferuje on nam właściwości, które często widzimy w sprzęcie nawet dwa razy droższym. Myśląc jednak o tym monitorze, trzeba mieć w głowie, że ta cena nie wzięła się znikąd. Moim osobistym zdaniem, gdyby AOC dał tutaj zwykły montaż VESA, to monitor ten byłby wręcz idealnym wyborem dla jeszcze większej grupy odbiorców. Aktualnie jednak otrzymujemy wręcz fenomenalną, jak na taką cenę matrycę, i genialny, duży, ostry wyświetlacz, jednak kosztem jakości wykonania i bardzo słabej podstawy. Jeśli te minusy Ci nie przeszkadzają, to można powiedzieć o tym monitorze tylko jedno, że jest zdecydowanie królem opłacalności. No i już jesteśmy po materiale. Mam nadzieję, że film dzisiaj Wam się podobał. Mam nadzieję, że powiedziałem Wam dosłownie wszystko, co chciałem powiedzieć właśnie o tym monitorze. Jeśli o czymś zapomniałem, jeśli czegoś nie powiedziałem, to piszcie śmiało, proszę, w komentarzach. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, pytajcie śmiało. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, co chcielibyście zobaczyć, żebym przetestował, piszcie śmiało w komentarzach. Wasze propozycje dla mnie wiele, wiele znaczą. Tradycyjne pytanie również i do Was. Jeśli ktoś z Was ma właśnie ten monitor albo ten monitor na matrycy IPS, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Zdecydowanie właśnie Wasze komentarze od takich właścicieli tego typu sprzętu również mogą innym chętnym pomóc. A ja już po prostu życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, czegokolwiek i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.